Może to wcale nie jest podcast kryminalny. Może to historia o żalu, o mężczyźnie radzącym sobie z faktem, że utracił wszystkich, na których mu najbardziej zależało. Świetny slogan, na pewno przyciągnie słuchaczy. Dla mnie brzmi interesująco. Nie możecie tak po prostu wyciągać rzeczy z bagien. Trzeba wypisać dokumentację. Nie podchodzić. Pusty. Nie ma się na co gapić. Rozejdźcie się do domów. Warto było spróbować.